Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj przejdziemy do kolejnego śliskiego tematu. Zobaczcie, ile razy Fenix się pojawił. Od razu tutaj same śliskie tematy dochodzą. Tym razem przedstawię research. Jednej osoby na Twitterze w stosunku do Binance. Zobaczymy sobie w tym researchu. To jest tylko, pamiętajcie, research jednej osoby. Chciałbym, żeby ktoś w komentarzach napisał. Wiecie co? Nie ma się o co martwić. Ten, kto to napisał, to był pijany. O, na przykład tak w tym momencie. Ale. Moim tutaj zadaniem w świecie krypto jest pokazywanie każdej strony, tak jak już mówiłem, i jeżeli widzę takie sygnały, a takie sygnały są, że Binance może być bez podmiotu finansowego albo banku, który łączy go ze światem finansowym dzisiaj, czy to jest potrzebne, czy nie, nie mnie oceniać. Ja tylko przekazuję to, co widzę w tym researchu od tej osoby. Warto sobie zapisać tę osobę. Jest nim LibreHash. Dodam oczywiście tutaj link do tej osoby, także w źródłach, pamiętajcie, w źródłach na samym końcu będzie link do tego researchu na temat Binance. Przejdźmy od samego początku, co tutaj ta osoba nam sugeruje. A więc przyjrzyjmy się obecnej sytuacji bankowej lub jej braku, zaczynając od odrzucenia przez FMA ich oferty zakupu. Union Bank w Liechtensteinie, czyli chodzi tutaj o. Zaraz zobaczmy, gdzie ja mam ten podmiot. Dokładnie o ten podmiot. Jest to zintegrowany organ nadzorczy. FMA nadzoruje banki i zakłady ubezpieczeń oraz wielu innych uczestników rynku finansowych. To są podstawy prawne dla pośredników finansowych, odnoszą się do obecnie obowiązujących podstaw prawnych. Na przykład ten podmiot opowiada też za to, czy bank może zostać sprzedany jakiejś firmie, jak na przykład Binance. Tak? Czy Regulacyjne rzeczy są tutaj sprawdzone od każdej strony. No i tutaj dowiemy się dalej z tego researchu, jak to wygląda. To po prostu jest podmiot prawny, który działa z bankami, ale również też z innymi firmami kryptograficznymi, o czym się przekonamy za chwilę w tym researchu. Co zauważa LibreCash, to z jakiegoś powodu Binance kłamie. w różnych publikacjach na temat swojej oferty. Kup na banku. Zobaczmy od którego roku. A, od grudnia 2019 najbardziej wiarygodne i spójne raporty dotyczące tej sagi przejęć banków można znaleźć w publikacji Insight Parade Place, czyli pokazuje dokładnie wszystkie tutaj wiadomości, gdzie ktoś, w tym przypadku Binance chciał zakupić właśnie ten bank. Wiadomo, do czego jest bank potrzebny do bramki fiatów lub do wejścia normalnie tutaj w stosunki walutowe, jeżeli przyjmujemy na giełdzie za pomocą Bramki fiatów, no, należałoby chociaż przynajmniej mieć jakiś podmiot bankowy, licencję lub coś w tym wypadku. Najistotniejsze artykuły dotyczące tej sytuacji, w porządku chronologicznym, tutaj można zobaczyć, pod względem wiarygodności jest wysoce wiarygodne zdaniem tej osoby. Redaktor już pracuje od 10 lat w tym źródle. Otrzymał też nagrodę szwajcarskiego Dziennikarza Roku w 2018 roku, także te wszystkie dowody, które tutaj przedstawia, w tych artykułach są no, wysoko prawdopodobne, że po prostu nie udało się zakupić tego banku przez Binance. Zauważa też, że niektórzy mogą tutaj pokusić się o stwierdzenie, być może oferta Binance na zakup banku wynikała z faktu, że jest ona firmą na blockchain, na kryptowalutach, a banki temu nie ufają. Bo wiemy, że no, można powiedzieć, dlaczego ktoś ma kupić ze świata kryptowalut bank. Banki temu nie ufają. Łatwo powiedzieć, dlatego Binance nie dostał licencji. Zwykle był to ważny argument, ale widzimy, że w 2019 roku właśnie Liechtenstein Blockchain Act, wydany przez, też można tutaj powiedzieć, podmiot FMA albo powiązany z nim ukłonił się w stosunku do firm kryptograficznych. Dlaczego? Było to otwarte zaproszenie obejmujące firmy kryptograficzne z całego świata. Pamiętajmy, można to argumentować, że możesz mieć przewagę jako podmiot oparty na kryptografii. Jeżeli przedstawisz swoje powiedzmy dokumenty, będziesz działał wrazem z prawem, które nad, nadchodzi, niestety, do świata krypto. Tak jak mówi tutaj Sylwester Suszek, że no, bitomaty to będą na jesień wyglądały tak, jak będą wyglądały, a on sam tutaj kolejne licencje w Estonii, firma zarejestrowana, wszystko jest jak za pan brat, Czyli działa, tak? Tak samo Binance powinien się starać właśnie o, o takie zaproszenie. I tutaj widzimy, że yy, jaka była więc umowa z ofertą Binance na przejęcie Union Bank, która Zepsuła tą relację z FMA, z organem regulacyjnym. Sprawdźmy. Dalej tutaj sprawda. Na podstawie raportu wiemy, że Chang Zhao był zasadniczą, ostatnią nadzieją banku. Okazuje się, że sposób pozyskania kapitału przez CZ, Binance na nabycie banku, był problemem, który spowodował odrzucenie ich oferty przez FMA, czyli ten organ regulacyjny powiedział: Przepraszamy, nie wiemy skąd pochodzą te pieniądze, nie możemy pozwolić na zakup. Tego banku przez Binance. Dalej w tym researchu LibreHash przedstawia artykuł niemiecki, który nie do końca został dobrze przetłumaczony przez anglojęzyczne tutaj strony, bo konkretnie słowo przemycone jest tutaj złym tłumaczeniem. Chodzi bardziej o smuggling, czyli można powiedzieć też, że to jest związane z przepływem wpływów z kryptografii, czyli nie do końca jasnym Odpowiedzeniem na to, skąd te pieniądze pochodzą. Dalej mamy też tutaj informację o tym, że no Binance ustalił, w jaki sposób chcieli wypłacić walutę w banku zewnętrznym przed przekazaniem środków do właśnie CL1, tu zauważa, czyli tej fundacji pod nazwą tego banku. Najwyraźniej kupowanie banku za pośrednictwem cyfrowej waluty, która została zlikwidowana przez nieznaną zewnętrzną instytucję przed potajemnym przeniesieniem do firmy, no, można powiedzieć, słup. Jest niedopuszczalny, tutaj zauważa. Co gorsza, Binance zasadniczo zablokował władze FMA, gdy zaczęły prosić o więcej informacji na temat ich operacji biznesowych. Czyli widzimy, że, no, może nie do końca tutaj coś jest e, zapięte na ostatni guzik. Co ciekawe, problemem była również reputacja Binance w poprzednich jurysdykcjach, w tym. W USA. Okazuje się również, że podmiot, któremu ręczyli za Binance, aby stwierdzić, że ich fundusze są czyste, stanął w obliczu postępowania karnego, wszczętego przez władze Lichtensteinu za rzekoma oszustwo, między innymi na przykład. Także tutaj strzelili sobie w stopę, kupując ten bank, nie odpowiadając też na FMA, bo chcieli w inny sposób to załatwić. I jak możesz sobie wyobrazić, oferta Binance na zakup banku została odrzucona. Ostatecznie. FMA stwierdziło, że Binance nie spełniało pięciu z pięciu kryteriów, które kandydat musiał spełnić. Artykuł przedstawia potencjalną dyskryminację, czyli w artykule, jak to było opisywane w świecie kryptowalut, pokazywano potencjalną dyskryminację i stronniczość jako powód odmowy, przynajmniej tak mówią niektórzy, zauważa aby odnieść się do tej części dotyczącej dyskryminacji, chciał tutaj też autor tego artykułu pod, pod, potwierdzić, że jest osobą czarnoskórą. Także czasami takie predyspozycje do, do takiego z, do zrobienia z researchu od tej strony jest dla niego naturalne, więc ym, sprawdził to też od tej strony i yy, jeżeli chodzi o to, czy było FMA stronnicze w tym przypadku, i tutaj się z tym nie zgadza autor. Dlaczego? Bo Chang Zhao postrzegany i identyfikowany jest jako obywatel Chin. Byłby na tej podstawie dyskryminowany, jak sugeruje artykuł. Jednak Mason Group Holdings wydaje się sugerować inaczej. W 2017 roku Mason Group Holdings nabył bank tak, jak to próbował to zrobić Binance, w tej samej jurysdykcji. Czyli chiński podmiot udało mu się nabyć bank. Po, powiedzmy, w tej samej jurysdykcji. Podobnie jak CZ, firma kupująca została zidentyfikowana jako chińska. Czyli nie możemy mówić tu o jakichś em, podwalinach, powiedzmy, em, nie fair w stosunku, w stosunku do Changpen Zhao, bo firma chińska już kupiła w tym regionie wcześniej bank. Po zakupie Mason Group Holdings ustrukturyzowało go tak, aby obsługiwał bankowość opartą na cyfrowej walucie, wprowadzając przechowywanie aktywów cyfrowych poprzez partnerstwo z innym podmiotem z Hongkongu, czyli tutaj wszystko działało. Także w Mason Group Holdings mamy inny postrzegany chiński podmiot, który kupuje bank z powodzeniem w tym samym regionie. No, tu już nic nie trzeba więcej tłumaczyć. Podsumowując, raport jest prawdziwy. Nie ma namacalnego powodu, abyśmy zakładali, że dyskryminacja odegrała rolę w tym przypadku, że Binance czy CZ został źle potraktowany tylko dlatego, że jest obywatelem Chin. Binance został odrzucony z powodu samego Binance na końcu zauważa. Przejdźmy też jeszcze na dodatkowy tweet, też od tej samej osoby. Finalna decyzja nastąpiła 10 sierpnia. Mamy teraz 30 dni od tego okresu, 10 września, i Binance od tego momentu dodał już 20 projektów na swoją giełdę, mimo tego, że nie ma ustosunkowej prawdopodobnie sytuacji prawnej. Do tego możemy dodać, że postanowił zrobić cały tutaj zbiór tych wszystkich dodanych kryptowalut. Zobaczmy, czyli 13 dodają SAND dalej Aragon, 13, 14, CurFinance Sandbox, Ocean Protocol, 17, Numeray, 18, Polkadot, 19, Terra, Idex, Reserve Rights, Nexus, Taylor, Koti, BZX, Sushi, WiFi i Kusama. Widzimy, jeszcze, idziemy do DEI, Mamy też stekowanie na Tetherze. 60% rocznie można już zarobić. I co zauważa na sam koniec, to jest warte zauważenia fakt, że ta lawina dodatków do projektu nastąpiła natychmiast po odrzuceniu przez FMA, jest bardzo ciekawy, bo Binance wystawiało na giełdzie tylko jeden lub dwa projekty najlepiej przed 10 sierpnia miesięcznie. Więc nie było tych projektów więcej. mi się, że przez tydzień teraz mamy Binance świetną ofertę, żeby wejść z fiatów do Binance na tą giełdę. Za darmo, no i żeby na te wszystkie rzeczy po prostu zwrócić uwagę. Dlatego autor nie sugeruje, że coś może się wywinąć na Binance, ale podaje bardzo ciekawe informacje, które mogą nam pozwolić zdecydować, co chcemy robić, albo zastanowić się, co się wydarzy na Binance, tak? W kolejnych dniach, miesiącach, czy ta licencja w końcu nadejdzie, bo bardzo możliwe, że tuż za rogiem jest inna licencja, ale samo zachowanie Binance w stosunku do tego, co się dzieje teraz, czyli wycofanie BNB też z Ugandy i wielu par z tamtego regionu, do tego mieliśmy problem z. Może to jest tylko jednorazowy problem. Także może nie mnie oceniać, co się wydarzyło dzień wcześniej, że był problem z dostępem do strony Binance.com. Ale macie przedstawione w 10-11 minut całą sytuację na Binance i na razie wynika, że no jest trudno tam z formalnym zaakceptowaniem no, sytuacji bankowej Binance lub jej braku, jak na samym początku zauważył. Także będziemy obserwować ten temat. Niektórzy uważają, że nie potrzeba dzisiaj licencji bankowej, tak naprawdę w świecie giełd i będą one funkcjonować jeszcze przez kolejny rok, dwa, trzy spokojnie. Także nie mnie oceniać, tak samo jeszcze raz nie jestem od tego. Ja przedstawiam wam informację, jaka tutaj się nadarzyła, a wydaje mi się, że Binance jest porządną giełdą i należałoby przynajmniej się przyjrzeć tej sprawie. Życzę wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.